Nie tak dawno rozmawialiśmy o aspartamie i w komentarzach osoby, które wyrażały pogląd przeciwny do mojego, powoływały się na przykład witaminy C, porównując właściwości syntetycznej z tą występującą naturalnie. Było też kilka zwykłych próśb o omówienie tego tematu, co niniejszym czynię. Zacznijmy od tego, że kwas askorbinowy występuje w dwóch postaciach. L, która jest często niepoprawnie nazywana lewoskrętną, i D, o której mówimy prawoskrętna. W przyrodzie występuje tylko ta pierwsza i tylko ona wykazuje działanie witaminizujące. Postać D niemal na nas nie działa, to dlatego, że po prostu geometrycznie nie pasuje do naszych enzymów. Niedobór witaminy C wywołuje szkorbut, nadmiar, bóle głowy, wymioty, biegunkę i osłabienie odporności po odstawieniu. Badania wykazują brak związku przyjmowania witaminy C z częstotliwością zachorowań na przeziębienie oraz niewielki wpływ na skrócenie czasu jego trwania, a dokładniej 14% u dzieci i 8% u dorosłych. Jedynym wyjątkiem są osoby, które są jednocześnie narażone na działanie bardzo niskich temperatur i duży wysiłek fizyczny, takie jak na przykład żołnierze i narciarze. U tej grupy zaobserwowano 50% spadek częstotliwości zachorowań na przeziębienie przy przyjmowaniu bardzo dużych dawek, rzędu 2 gramów na dobę. Dodam tylko, że dzienne zalecane spożycie to zaledwie kilkadziesiąt miligramów. Wielu ekspertów twierdzi, że dostępna w aptekach witamina C jest nieaktywna albo dużo mniej aktywna, ponieważ jest syntetyczna. To błędne przekonanie bierze się prawdopodobnie ze złego zrozumienia znaczenia tego słowa. Syntetyczny nie oznacza bowiem niewystępujące naturalnie w przyrodzie, ale raczej otrzymany na drodze syntezy chemicznej, w przypadku witaminy C najczęściej z glukozy. Stosuje się w tym celu metodę opracowaną przez Tadeusza Reichsteina, szwajcarskiego chemika polskiego pochodzenia, która prowadzi do otrzymania wyłącznie izomeru L, czyli tego identycznego do występującego naturalnie w przyrodzie. Obecnie przy zastosowaniu metod biotechnologii stosuje się w tym celu nawet naturalnie występujące enzymy, aby poprawić wydajność procesu. Z technicznego punktu widzenia witamina C dostępna w owocach również jest syntetyczna, bowiem została wytworzona na drodze reakcji chemicznych z cukrów. Drugi poważny zarzut dotyczy rzekomo gorszej przyswajalności produktu wytworzonego przez człowieka. Przekonanie to bierze się najprawdopodobniej z faktu, że część badań wykonuje się na zwierzętach, które same są w stanie wytworzyć witaminę C, a nie robią tego ssaki naczelne, kapibary, ryby i niektóre ptaki. I w ich przypadku rzeczywiście ważna jest obecność innych składników, takich na przykład jak flawonoidy, które są zawarte w owocach, a które poprawiają stopień asymilacji witaminy C. Jednak w przypadku ludzi, jak pokazały badania z 2013 i 2014 roku zespołu pod wodzą Anitrykar, nie ma żadnego, podkreślam jeszcze raz, żadnego wpływu, czy witamina jest syntetyczna, czy naturalna. Jakby na przekór, kiedy zagłębimy się w szczegóły, zauważymy, że ta syntetyczna przenika do krwi w nieco większym stopniu i jest usuwana z moczem o kilka procent wolniej. Na niektórych forach internetowych pojawiają się absurdalne zarzuty, które mówią, że witamina C, jeżeli jest syntetyczna, staje się produktem nieorganicznym, co jest oczywiście wierutną bzdurą. A skoro już jesteśmy przy informacjach z forów internetowych, to zaznaczę, że żaden składnik tabletki zawierającej witaminy C nie jest szkodliwy dla człowieka. Oczywiście na obecny stan wiedzy i przy stosowaniu odpowiedniego dawkowania, bo jak sami doskonale wiecie, to czy coś jest lekiem czy trucizną, to jest tylko i wyłącznie kwestia dawki. I na koniec, ilekroć na ulotce czy opakowaniu napisane jest, że produkt zawiera kwas askorbinowy albo E300, to określenie to odnosi się właśnie do witaminy C, czyli kwasu L-askorbinowego. Obecność izomeru D musi być wyszczególniona, przynajmniej tak stanowi prawo. Zadajecie mnóstwo ciekawych pytań, prawdopodobnie nie uda mi się na wszystkie odpowiedzieć, ale będę się starał. Tymczasem odwiedźcie naszego Facebooka po więcej ciekawych informacji. I trzymajcie się zdrowo, odpoczywając od kontrowersji chemii w jedzeniu. Następnym razem już inna tematyka. Do zobaczenia.